mobilnym. Już idą. Dzień dobry. Dzień dobry, Monika Brodka. Dzień dobry, Marcin Zawada. I Wojciech Urbański. Dzień dobry. Cześć. Bardzo mi miło. Zanim porozmawiamy o muzyce, to posłuchajmy tejże muzyki. No, wspaniale. Te dni ciszy, które... Przeczekać. Przeczekać trzeba mi. No i pięknie. Dlatego, że ja się nie włączyłem. Jak ja zacząłem, to byśmy już tak pięknie tego nie wysłuchali. Śpiewać każdy może. Tak, trochę lepiej lub trochę gorzej. To tutaj już w swoją stronę patrzę. Moi drodzy, ten utwór, który usłyszeliśmy, no to legenda. No, któż nie zna tego utworu, ale to też muzyczna legenda, która promuje, no chyba już filmową legendę, serialową legendę, no bo serial Royst, trzecia jego odsłona przed nami, no to już taka też legenda, no i ty, Moniko, taka muzyczna matka chrzestna chyba tego serialu, bo przy każdym utworze promującym każdą część Monikę Brodkę usłyszymy. No właśnie, to jest niesamowite, że tak troszkę się czuję rzeczywiście i bardzo jest mi miło, że jestem z tym projektem związana od początku i cóż mogę powiedzieć, kawał historii, kawał muzycznej, muzyki rozrywkowej w tym serialu się zawiera i super, że w ogóle Royst stawia na muzykę od początku, że muzyka towarzyszy temu serialowi i jakoś tak gorąco jest przyjmowana przez słuchaczy i tym razem mam poczucie, że znowu nam się udało. Bardzo się wam udało. Tak. Ja słyszałem ten utwór wczoraj, myślałem, że tylko raz go sobie tak przesłucham, przygotowując się do naszej rozmowy i tak ze mną został. Mhm. Do końca dnia, przez cały wieczór, usypiając też jeszcze gdzieś tam mi ta wasza wersja w głowie grała. To Brodka i Jan, oni wykonują ten utwór. Oraz Lift. Wojtek Urbański. No tak. Właśnie, Wojtek Urbański produkuje. Zaraz do niego przejdę. Kto nie pamięta, to ja przypomnę. To jest list zespołu Hej, chociaż chyba wszyscy pamiętają, bo to tak sztandarowy utwór. Wojtku, to trudne zadanie brać się za tak sztandarowe, ważne, ikoniczne utwory, które ty jako producent musisz wziąć na warsztat, no i trochę tak na nowo te dźwięki poukładać. Ja mam zawsze takie poczucie, że nie mogę tego zepsuć. Mm-hmm. I to jest najważniejsze, żeby nie zgubić... I nie psujesz. No, żeby nie zgubić ducha oryginału. Szczęśliwie się akurat przyjaźnię z kompozytorem, współkompozytorem tego utworu, z Jackiem Chrzanowskim. Tutaj należy go serdecznie pozdrowić. Kasię Nosowską i Jacka Chrzanowskiego. Oni byli autorami oryginalnej wersji, więc też czułem tutaj szczególną odpowiedzialność, no bo znam się z nimi i zresztą czuwali, podsyłałem jakieś tam wersje do komentarza i dosyć szybko dostałem okejkę, więc już A czyli okejkę, to dobrze, tak? Tak, 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 no bo rzeczywiście to jednak dotykanie czyjejś pracy sprzed lat, no to jednak jest jednak poważne zadanie, ale bardzo tak, to była fajna przygoda, jakoś tam nam, w ogóle nam to poszło dosyć gładko wczoraj z Moniką, wspominaliśmy na premierze. Ale był to proces, w sensie był to naprawdę taki prawdziwy proces. To się rodziło z każdą sesją, z każdym spotkaniem, z każdą rozmową. Na początku tak macaliśmy sobie ten utwór i sprawdzaliśmy w ogóle, jak się po nim poruszać, a później przyszedł moment na jakąś własną interpretację i znalezienie siebie i swoich jakichś emocji, swojego wyrazu w ogóle w tym utworze było kluczowe, żeby odkleić się od oryginału i dla nas było ważne, żeby go zostawić gdzieś tam z tyłu i w ogóle się nim nie sugerować, porzucić jego grunge'owość taką lat 90. i współcześnić go. Ale jednocześnie trzymać tego ducha lat 90., bo on jest tak, słyszalny jest, w tym utworze. Jest bardziej w tym takim trip-hopie i w drum and bassie w naszym wykonaniu się tam pojawia, ale tak, no ważne było, żeby zostawić oryginał w tyle. No to na pewno inspiracją było właśnie brzmienie przełomu wieków, które było tak bardzo szczególnym momentem w historii muzyki elektronicznej. Takie wytwórnie jak Ninja Tunes, czy zespoły jak Portishead albo Herbalizer, to były nasze inspiracje brzmieniowe, więc też chyba się tutaj udało. Słuchać. Udało się i to bardzo. Moniko, wszystko czego dziś chcę, ostatnia teraz list. No to są te trzy utwory, które promowały poszczególne. Ostatni okazał się przedostatni. Części. No właśnie, okazał się przedostatni. To ty to ostatnie słowo w tym utworze. Tak.
powiedziałaś. Wojtek mówił o tym jako producent, jak on się mierzy z tymi legendami, a ty jako wokalistka, no bo to też zawsze jest chyba trudne, żeby z takimi legendarnymi utworami też się zmierzyć za pomocą swojego głosu, swojej interpretacji, no bo zawsze będziesz porównywana czy to do Nosowskiej teraz, do Bartosiewicz, czy do Izabeli Trojanowskiej, do tych, które śpiewały te pierwsze wersje tego utworu. Ja myślę, że kluczem na znalezienie tej swojej interpretacji jest przede wszystkim nie myślenie o tym, co ludzie pomyślą, nie myślenie o tym, czy to komuś się spodoba, jak to zostanie odebrane, a jak ja wypadam na tle tego porównania. Jakby takie właśnie absolutne znalezienie swojej ścieżki jest jedynym, no jedyną sensowną drogą po to, żeby te porównania później się nie pojawiały, żeby ta wersja była na tyle inna i własna, żeby w ogóle nie stresować się tym, o jak to wypadnie i jak zostanę porównana na tym tle tego oryginału. To mi zawsze przyświecało przy wszystkich trzech wersjach. Myślę najpierw o tym, kim ja jestem w tym kawałku, jaką emocję chcę przekazać, o tekście, z którym mogę się jakoś bardziej lub mniej utożsamić. I no myślę, że to jest kluczem. Kluczem, który bardzo dobrze otwiera te drzwi też do serc widzów tego serialu, no bo oczywiście serial to obraz, ale to też i dźwięki, muzyka i te utwory na stałe są wpisane w poszczególne części tej serii. Ja też trochę myślę właśnie o tych utworach i o sobie w tym całym bałaganie jako o osobie, która też się wciela w jakąś rolę. My też tą muzyką przedstawiamy serial, musimy się w niego jakoś wkleić, pewną dramaturgię wytworzyć też w utworze, żeby ona komponowała się fajnie z obrazem. I to jest mi też bardzo bliskie, łączenie obrazu z muzyką, więc może też dlatego w tej roli się jakoś tak odnajduję, że po prostu obraz i opowiadanie muzyką obrazu i emocji jest mi bliskie. Royst Millennium, 28 lutego premiera, a to wykonanie listu już teraz mogą Państwo wysłuchać. Mówisz o tym, że tamten swój duch jest potrzebny, ta Twoja obecność w każdym z tych utworów, a ja się zastanawiam i tutaj zerkam w Twoją stronę, Wojtku, na ile Wy jako artyści jeszcze w tej muzyce obecni będziecie? Projekt Dispensa AI, to jest projekt też, za którym Ty stoisz, to jest projekt, który no, podejmuje temat tej sztucznej inteligencji w muzyce. Na ile sztuczna inteligencja zmienia już muzykę, a na ile może ją zrewolucjonizować w najbliższych miesiącach i latach? No ja założyłem ten projekt badawczy przede wszystkim z poczucia takiej odpowiedzialności za swoją grupę zawodową, czyli żeby namierzyć tak naprawdę, co się dzieje dosyć szybko, zrozumieć te procesy i wiedzieć, dokąd to zmierza. Jestem równie mocno podekscytowany sztuczną inteligencją, co nią przerażony. No właśnie, które uczucie jest silniejsze, to jest pytanie. No one się całkowicie cały czas rosną równomiernie, ale żadno nie wygrywa niestety do tej pory. Myślę, że no, czeka nas dużo rewolucji, to już wiem na pewno, te rzeczy już się dzieją. W ogóle to jest ciekawe, że w sztucznej inteligencji, jeśli coś się zakłada, że się wydarzy za rok, to trzeba się spodziewać, że się wydarzy za miesiąc, dużo szybciej niż myślimy. I on naprawdę już już sztuczna inteligencja rewolucjonizuje na pewno przestrzeń dźwiękową, pracę z dźwiękiem, wszystkie obróbki, nagrania lektorskie, pracę z głosem. Zresztą ja już korzystam bardzo często ze sztucznej inteligencji, nawet przy produkcji utworów, w tym sensie, że tak jak kiedyś na przykład... Jak to, Wojtek? Nic mi nie mówiłeś o tym. Nie, ale... ja śpiewam? No, taki podobny głos. Ale bardziej chodzi o to, że rzeczywiście potrafi niesamowicie, nie wiem, oczyszczać sample, dźwięki, jakoś separować rzeczy, które były niemożliwe wcześniej, żeby odszumić, czy żeby na przykład z utworu wyciągnąć sobie gitarę bez pozostałej całej otoczki, która była. No to sztuczna inteligencja tutaj bardzo pomaga, więc ja staram się korzystać z tego jako narzędzia, żeby nie robiło za mnie muzyki, no ale też wiem, że będzie robić muzykę za ludzi. Ale zawsze to powtarzam we wszystkich rozmowach, że i tak jest ważny człowiek, jego historia i spotkania i granie muzyki na żywo, więc to w ogóle no, akurat... No emocje chyba są w ogóle trudną rzeczą do podrobienia przez sztuczną inteligencję. Oczywiście można je jakoś zakodować, ale
pewne pomyłki, błędy, albo jakieś takie niedoskonałości ludzkie, które cenimy w nagraniach i wiemy, że tam człowiek za tym stoi, są nie do podrobienia. No rzeczywiście, to prawdziwa historia, która stoi. Wiele rzeczy możemy zmienić. No możemy na przykład, nie wiem, mieć samochody, które jeżdżą same. Może tu nie być tego prowadzącego, który mówi te słowa, tylko jakiś agregat, który będzie gdzieś tam te pytania odczytywał, a wy będziecie na nie mogli odpowiadać, ale jak się jedzie na koncert, to jedzie się na Brodkę. Idzie się zobaczyć, posłuchać ciebie, twojej osobowości scenicznej i mam wielką nadzieję, że nikt nigdy nie wymyśli niczego, żeby ta sztuczna inteligencja to nam w jakikolwiek sposób odebrała. To chyba jest niezagrożone. Ja na pewno nie podpiszę takiej umowy, że po śmierci moje kopie i awatary będą dalej koncertować po całym świecie, więc tutaj myślę, że bezpiecznie po prostu pożegnam się z tym światem. Nie rób tego jeszcze, proszę cię. Nie, jeszcze tego nie robię. Tyle piosenek do napisania. Jeszcze tego nie robię, ale myślę sobie też często o tym, w jaką stronę to wszystko zmierza. O tych wszystkich filmach, o przyszłości, które były wyreżyserowane 30 lat temu i myślały o tym, co będzie w 2024 i jak ta rzeczywistość będzie wyglądać. I mam wrażenie, że troszkę ta rzeczywistość zaczęła wyglądać tak, jak sobie ją zaprogramowaliśmy i wymyśliliśmy dużo, dużo wcześniej. I książki Lema i tak dalej, więc ja też jestem trochę przerażona. Ja tęsknię za analogowymi czasami bardzo. No ale myślę, że też jest duża grupa odbiorców, która też tak samo myśli, tak samo tęskni, która jednak no, chce tego naturalnego brzmienia, nie chce tych wszystkich dodatków, nie chce tych uzupełniaczy, no bo to jest ta kwintesencja też tej muzyki, tej osobowości. Nie no, zdecydowanie. Myślę, że właśnie dążymy do takiego odłączenia się od ludzi i zaprzyjaźnienia z maszynami dużo większego niż z drugim człowiekiem, więc nad tym będę ubolewać i tutaj będę apelować. Posłuchajcie sobie dzisiaj muzy na słuchawkach w domu. Tak, albo idźcie na jakiś fajny koncert, tak? Najlepiej Brodki. Dokładnie. I posłuchajcie artysty na żywo. Wojtku, a ty się obawiasz tego, że to właśnie będzie już w ten sposób niebawem, że no faktycznie sobie napiszesz, że potrzebuję muzykę, nie wiem, ostatni czy listy przerobić, żeby był ten duch lat 90., ale żeby też było brzmienie takie, takie i takie. I pyk, wrzucasz to do komputera, pach. Dwie minuty albo mniej i masz hit. Znaczy już są takie narzędzia i całkiem nieźle działają, ale ja to zawsze wierzę, że mimo wszystko jakby kiedy nas jakiekolwiek narzędzie, technologia wyręcza z jakiejś pracy człowieka, no to nie znaczy, że zdolni ludzie wtedy idą pić kawkę i nic nie robić, tylko robią wtedy to, czego ta technologia nie robi. Czyli wierzę, że mimo wszystko jakby nawet jeśli te technologie będą się coraz mocniej rozwijać i nas wyręczać w jakichś czynnościach, no to człowiek zawsze znajdzie dla siebie miejsce gdzieś dalej i ta rywalizacja, ten cały świat artystyczny po prostu przeniesie się jeszcze w inne sfery, których pewnie nie znamy, także nie jest na Bermudy. Człowiek będzie na Bermudach odpoczywał, a sztuczna inteligencja będzie pracować za nas. Jeszcze jedna prośba do ciebie, Moniko, bo teraz tak. Dużo jest, no i talent show i nie tylko, bliskie twojemu sercu, w twojej karierze też istotne, gdzie dużo młodych ludzi no próbuje wejść w ten show biznes. Nie mów mi, jaką masz poradę dla młodych ludzi? Nie, absolutnie nie o to pytam. Tylko czy dzisiaj z perspektywy tych lat, które minęły, wejście do show biznesu w wieku 16 lat, to jest błąd, czy to nie jest błąd? Ja bym jeszcze poczekała trochę bym pożyła. Trochę tych młodych lat bym odzyskała, ale żadnej swojej historii nie żałuję. Tak się to wszystko poukładało i dzięki temu siedzę tutaj na tym fotelu z tobą dzisiaj. Więc... Albo dzięki temu możemy słuchać twojego niesamowitego głosu i też utworów dobrze znanych, lubianych, ale w nowym wydaniu naszych dzisiejszych gości plus Jana. Monika Brodka. Pozdrawiamy Jana, nieobecnego. Wojtek Urbański, pozdrawiamy serdecznie Jana. No i zachęcamy. Royst Millennium, finał serii. Finałów nie będzie czwórki, niestety. Będzie jakiś inny serial, gdzie będzie. Royst bez Moniki byłby jak bal bez kierownika, tak, jak to mówią. Tak. O właśnie, no to kierownik tego pojazdu mówi państwu dziękujemy za uwagę, dobrego, spokojnego dnia.